Cześć, czołem. Kuba Wysołowski z tej strony. Jesteśmy na projekcie Plaża, dokładnie na strefie Tarczyńskiego. Widzieliśmy się po raz pierwszy przy Wiązowna Trail, tam były zawody biegowe. Tam też zapowiedziałem Wam, że będzie nas można zobaczyć na projekcie Plaża na polskim wybrzeżu. I oto, moi drodzy, jesteśmy. Znajdujemy się w Świnoujściu. Jeżeli nas jeszcze nie odwiedziliście, to bardzo gorąco zachęcałem Was do odwiedzenia nas w kolejnych miastach. Za tydzień Kołobrzeg, a później te kolejne miejscowości, czyli przechodzimy coraz bardziej na wschód, moi drodzy. Co możemy zobaczyć w strefie Tarczyńskiego? Oprócz tego fantastycznego food trucka, oprócz stref sportowych i oprócz futbolistów Panthers Wrocław, bo oni tu, moi drodzy, będą. Będzie tak, stary Oliwier i młode chłopaki z Panthers Wrocław. Tak więc, jeżeli ktoś lubi futbol amerykański i chciałby się zmierzyć na tym wyjątkowym boisku, zachęcam Was bardzo gorąco. Ale jako że sport, to też i odżywianie. A odżywianie to przede wszystkim pożywne jedzenie. Jeżeli macie ochotę na super zdrowego hot doga, to tu jest najlepsze ku temu miejsce. Tak więc pamiętajcie jedno rzecz. Śniadanie to podstawa każdego sportowca. Ja jestem sportowcem i zachęcam Was bardzo gorąco do odwiedzenia tej strefy. Oprócz mojej rekomendacji i mojego uśmiechu, brakuje tylko Was. Więc przyjeżdżajcie. Cześć, czołem i do zobaczenia przy stole. Hej!